W październiku 2012 roku zakończyły się roboty budowlane związane z realizacją projektu pod nazwą Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków. Projekt ten możliwy był do realizacji dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. W ramach projektu wybudowaliśmy około 85 km sieci kanalizacji grawitacyjnej i sieci kanalizacji tłocznej. Wybudowaliśmy również 24 sieciowe przepompownie ścieków oraz 16 przepompowni przydomowych. Zważywszy na to, co obecnie dzieje się na rynku budowlanym, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, zakończenie tak ogromnej inwestycji w zakładanym terminie oraz wykonanie jej w zakładanym zakresie możemy nazwać ogromnym sukcesem. Cały nadzór nad robotami prowadzony przez zespół inżyniera kontraktu, cotygodniowe narady techniczne oraz comiesięczne rady budowy oraz specjalnie utworzona jednostka realizująca projekt na bieżąco monitorowały realizację tej największej w historii naszej gminy inwestycji. Dzięki powstałym oszczędnościom w trzecim kwartale tego roku planujemy rozpocząć inwestycję związaną z rozbudową, modernizacją oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim. Inwestycja ta będzie również elementem projektu oczyszczalni ścieków w aglomeracji Grodków i również będzie dofinansowana ze środków Funduszu Spójności, a dokładnie z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Inwestycję tą planujemy zakończyć z końcem 2014 roku. Ponadto w 2012 roku spółka Grodwik pozyskała również dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pod nazwą podłączenia budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków. Inwestycja polega na realizacji budowy blisko 900 sztuk podłączeń indywidualnych nieruchomości do głównej sieci kanalizacyjnej. Obecnie stopień zaawansowania tej inwestycji oceniamy na około 50%. Zakończenie planuje się na sierpień tego roku.